Godzina 7.54, trochę zaabsorbowany wyborami w Polsce. O mały włos bym zapomniał, że jeszcze mamy wybory na Białorusi. Przy telefonie Siergiej Plesa, telewizja Biełsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Białorusi w piątek, w czwartek protesty. Potem zdaje się trochę ucichło, a sytuacja jest niezwykle napięta. Kandydaci, konkurenci Aleksandra Łukaszenki w aresztach. Sytuacja rzeczywiście napięta. Jak wygląda w tej chwili ten polityczny krajobraz w Mińsku? Polityczny krajobraz w Mińsku, ale i w całej Białorusi, ponieważ te protesty dotyczyły wielu innych miast oprócz stolicy, w tym niewielkich miejscowości, które liczą po 15 tysięcy mieszkańców. I nie tylko protesty, ale dość brutalne działania milicji i zatrzymanie uczestników tych protestów. Wygląda tak, że jest teraz chwila tak jakby spokoju po burzy i czekania decyzji władz. 19 czerwca na Białorusi zakończyło się zbieranie podpisów przez pretendentów na stanowisko prezydenta Republiki Białoruś. Takich prezydentów było dość dużo. Główni konkurenci to jest Siergiej Tichanowski, znany youtuber, wideobloger, który w ostatnim roku zyskał mega popularność przez swoją krytykę urzędników, skorumpowanie, wykrywanie skorumpowania, zaniedbania, głównie na prowincji, tam gdzie ludziom żyje się trudniej i gorzej. Więc ten Siergiej Tichanowski został 29 maja zatrzymany po prowokacji w Grodnie i teraz jest w areszcie. Drugi mocny konkurent Łukaszenki, Wiktor Babaryka, dawny bankier, to znaczy dyrektor jednego z największych banków, przez 20 lat kierował Biogazprombankiem, to jest bank, który ma większość udziałów, w którym większość udziałów ma Rosja. To jest bank związany z Gazpromem, znaną spółką gazową rosyjską. No więc Wiktor Babaryka również w ubiegłym tygodniu został zatrzymany. Wiktor Babaryka, którego sztab zadeklarował, że zebrał 435 tysięcy podpisów, czyli ponad czterokrotnie więcej niż wynosi wymagany minimum. Więc obecnie dwóch największych konkurentów Łukaszenki znajduje się za kratami. Jednemu drugiemu grożą paragrafy kryminalne i powstaje pytanie, czy Centralna Komisja Wyborcza, czyli Państwowa Komisja Wyborcza Białoruska, zarejestruje Siergieja Tichanowskiego i Wiktora Babaryka, ponieważ według białoruskiego prawa nawet za kratów pretendent może kandydować formalnie na stanowisko prezydenta pod warunkiem, że spełni formalne wymagania. No więc też do 4 lipca należy donieść resztę dokumentów, czyli deklarację o chęci kandydowania, deklarację dochodów, wykształcenie itd., itd. No i największa intryga polega na tym, czy Łukaszenko, czy białoruskie władze zarejestrują tych dwóch, to znaczy nie tych dwóch konkurentów, ale przepraszam, Wiktora Babaryki, największego konkurenta, i Swietlanę Tichanowską, ponieważ po pierwszym aresztowaniu Siergieja Tichanowskiego, to pierwsze aresztowanie na początku maja uniemożliwiło jego rejestrację. Jego żona Swietlana, która nie była znana jako polityk, jako aktywist, w geście protestu, w geście poparcia dla męża, zarejestrowała się jako prezydentka na stanowisko prezydenta i zebrała ponad 100 tysięcy podpisów i zdaje się, że kilka dni temu złożyła jej sztab, złożył 110 tysięcy podpisów, czyli o 10 tysięcy więcej niż się wymaga. Co prawda oni deklarują, że zebrali więcej, o 35 tysięcy więcej, ale przez to, że ten sztab jest rozbity, około 20 osób, oprócz samego Siergieja Tichanowskiego, jego aktywiści, jego działacze sztabu, jego wolontariusze teraz są za kratami, również związane to jest z tą sprawą, która jest wytoczona przeciwko niemu. To jeszcze dopowiedzmy do tego pejzażu zatrzymań, szykan, jakie jest stanowisko, jakie są nastroje na Białorusi. Były protesty, teraz zdaje się, że udało jej się rozbić, że jednak siłowa, ostra reakcja władzy zadziałała niestety. To znaczy tak, to przede wszystkim ten protest był spontaniczny, masowy i zakrojony na całą skalę kraju. Od Mińska po dość małe miejscowości. To jest istotne, tak? Oprócz tego, drugi wskaźnik jest taki, to nie są protesty opozycji, więc to nie jest
walka Łukaszenki z opozycją. Opozycja białoruska jest rozgromiona dawno temu. To jest walka Łukaszenki z ludźmi niezgodnymi, z narodem. Być może z tymi ludźmi, którzy go popierali częściowo, a być może z tym pokoleniem młodych ludzi, którzy wyrosli i jeszcze prawie nigdy, albo w zasadzie nigdy nie głosowali. Ale tak? To jeszcze kończąc, tak. Bo były takie spekulacje, one może były bardzo na wyrost, znając społeczeństwo białoruskie, ale że pojawią się w Mińsku barykady. Takiej energii społecznej, jak rozumiem, nie ma. Nie, no to znaczy barykady. Barykady są po to, żeby prowadzić opór zbrojny, prawda? Protest Białorusinów jest pokojowy. Pokojowy protest jest, tak? To ludzie, którzy wychodzą na ulicę, tak zwane łańcuchy Solidarności, bo taka taktyka jest wybrana, łańcuchów, ludzie ustawiają się wzdłuż centralnych ulic i samochody przejeżdżające obok, idące po mieście, trąbią. Tak wygląda protest. Na czym to polega? To chodzi o decentralizację, żeby milicji było dość trudno zatrzymać grupę ludzi skoncentrowaną w jednym miejscu. Dlatego oni są rozciągnięci. No w Mińsku taki protest trwał 7 godzin i był rozciągnięty na 3 kilometry. Czy został rozbity? To był protest spontaniczny następnego dnia po aresztowaniu Wiktora Babryki, głównego konkurenta, tak? Teraz protest jest mniejszy, ale on trwa, tak? Pamiętajmy też, że dzisiaj jest dzień roboczy, no więc ludzie nie mogą wychodzić w czasie roboczym, bo idą raczej wieczorem. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Chodzi o to, że Łukaszenka faktycznie wybrał wariant siłowy, no bo tylko taki wariant on zna, tak? I jemu się wydaje, że mu to wystarczy, żeby rozbić poparcie konkurentów. Oprócz tego chodzi o te kryminalne sprawy. On chce zdyskredytować Wiktora Babrykę, rzekomo, że on malwersował przy jakichś tam środkach, nie wypłacał podatków. No tylko wszyscy widzą, tak, że to się dzieje teraz, akurat w tej chwili. No dlaczego służby białoruskiego państwa nie wiedziały tego pół roku temu, rok temu, 5 lat temu, a teraz zostało coś tam wyciągnięte. No przecież to jest śmieszne, ponieważ to jest przecież dyrektor dużego banku, który niemało zarabia. Jego majątek opiewa bodajże prawie na 1,5 miliona dolarów. To nie są jakieś ogromne kwoty, no ale jednak to jest milioner, tak? Więc jeżeli milioner wyciąga sam z jakiegoś rachunku środki, no to co w tym jest kryminalnego? Na razie żadnego kryminału nie ma i to jest najdziwniejsze. Więc pytanie jest takie, czy Łukaszence uda się dyskredytować Babrykę jako burżuja, jak on go sam nazwał, grubego burżuja, tak? Wydaje się, że nie, że może być odwrotna reakcja i ten protest pokazuje, że ludzie zupełnie odwrotnie reagują. Oni widzą niesprawiedliwość i to nie taką sprawiedliwość, która tak jakby jest zgodna z prawem, tak? Tylko według ich rozumienia to jest niesprawiedliwe, żeby takiego człowieka wrzucać za kratę. Powiedział Sergiej Plasa, dziennikarz telewizji Biełsat o sytuacji na Białorusi. Będziemy oczywiście wracać, bo protesty zdaje się nie wygasną, a wybory w sierpniu, więc jeszcze będzie się działo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Minęła godzina 8, czas na wiadomości.